Witam Państwa na kanale Pingiermaniak. W dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć trochę o technikach wykonywania oczek podczas dziergania oraz sposobach trzymania nitki w dłoni. Ponieważ wydaje mi się, że te dwie rzeczy są troszeczkę mylone, dlatego postanowiłam właśnie nagrać ten film. Zaczniemy od technik wykonywania oczek. Mamy dwie techniki. Technikę kontynentalną oraz heretycką. Kontynentalna inaczej nazywana jest techniką zachodnią, a heretycka techniką rosyjską. I różnią się one sposobem właśnie przerabiania oczek prawych oraz oczek lewych, a raczej techniką przerabiania tych oczek. Wykonuję na brzegu robótki łańcuszek. Uj, spadł. Na brzegu robótki wykonuję łańcuszek i przystępuję do przerabiania oczek prawych oraz oczek lewych techniką kontynentalną. Technika kontynentalna to jest taka, że oczka prawe przerabiamy przez ich przednią nić. Wbijamy się w przednią nić oczka, a raczej przebijamy się przez przednią nić oczka do tyłu i łapiemy nitkę, którą mamy naciągniętą na lewą dłoń. A oczko lewe wykonujemy w ten sposób, że przenosimy nitkę do przodu, przed siebie, wbijamy się w przednią nić oczka i narzucamy nitkę od góry na prawy drut i przeciągamy na drugą stronę. I ponownie to samo. Wbijamy się w przednią nić lewego oczka. Tu mamy przednią nić, z tyłu jest tylna. Przez przednią nić przebijamy się i nakładamy nitkę od góry na drut i przerabiamy. I ponownie. Oczka mam prawe skierowane w lewą stronę i to jest właśnie charakterystyka techniki kontynentalnej. Oczka są skierowane w lewą stronę. Przebijamy się przez przednią nić i przerabiamy oczko, chwytając nitkę prawym drutem i przeciągając na prawą stronę. Oczko lewe przebijam się przez przednią nić, nakładam nitkę od góry i przeciągam. I ponownie mam oczko skierowane w lewo, więc tutaj cały czas technika kontynentalna, więc przez przednią nić wykonuję to oczko. I teraz przejdziemy sobie do przerabiania oczek techniką heretycką, czyli rosyjską. Oczka lewe również wykonujemy, czy początek wykonywania jest taki sam jak w technice kontynentalnej, czyli nitkę mamy z przodu, przebijamy się przez przednią nić, ale nitkę chwytamy od spodu. I ponownie od spodu. Kiedy przerobię prawą stronę robótki, przejdę na lewą stronę robótki, pokażę, jak wygląda prawe oczko i co to przerobienie od spodu lewego oczka zrobiło nam właśnie z prawym oczkiem na drugiej stronie. A oczka prawe w technice heretyckiej przerabiamy przez ich tylną nić.
czyli nie przez przednią. Jeśli bym przerobiła przez przednią, to to oczko byłoby skrzyżowane, a nie chcę, żeby się krzyżowało, więc przebijam się przez tylną nić tego oczka, łapię nitkę z kłębka i przerabiam. I to samo robię z drugim. I ponownie lewe oczka, technika heretycka rosyjska. Przebijam się, nitka idzie do przodu, przebijam się przez przednią nić, ale łapię od spodu sobie. Od spodu łapiemy nitkę. I oczko prawe nie przerabiamy przez przednią nitkę, tylko przez tylną nitkę. I mamy oczko prawe. Oczko lewe od spodu. I oczko brzegowe przerabiam jako prawe, przekładam na drugą stronę i ściągam je. I teraz, co tutaj mamy? Z tej strony miałam oczka lewe, które przerabiałam od spodu. Obróciłam na drugą stronę moją robótkę i mam oczka prawe, które skierowane są w prawą stronę. I mam oczka prawe, które będę przerabiała techniką heretycką. Czyli przez tylną nić. Oczko lewe przerabiamy techniką heretycką, więc od spodu. Prawe techniką heretycką, więc idziemy i przerabiamy przez tylną nić oczka prawego. I ponownie mamy oczko lewe, które przerabiam techniką heretycką. Gdybym teraz przerobiła to oczko od góry, czyli w ten sposób, to z prawej strony będę miała oczko prawe, które będę musiała przerobić przez przednią nić. Właśnie taka jest różnica między tymi technikami, że to oczko lewe, w zależności od tego, jak je przerobimy, zmienia nam ustawienie oczka prawego z drugiej strony. Tutaj ponownie mam technika heretycka. Teraz już sobie przerobię kontynentalnie. Do końca. Czyli oczko prawe przerabiam przez przednią nić, a oczko lewe wykonuję narzucając nitkę na drut od góry. I teraz omówię sposoby trzymania nitki. Mamy sposób kontynentalny, czyli ten, którego ja używam, czyli trzymam nitkę z kłębka w lewej dłoni i przerabiam oczka prawe. O, mi się tutaj coś spruło. Przerabiam oczka prawe. Oczka lewe od góry. Używając właśnie lewej dłoni. A mamy jeszcze sposób angielski wykonywania oczek i do tego używamy prawej dłoni. Możemy narzucać sobie, tak jak teraz pokażę, oczko prawe narzucam od spodu i wykonuję oczko prawe, czyli tutaj mamy technikę kontynentalną, ponieważ oczko jest skierowane w lewą stronę. I teraz wykonuję oczko lewe
Przenoszę nitkę do przodu i od góry. Narzucam i mam oczko lewe. Wykonane techniką kontynentalną, sposobem angielskim. I ponownie nitka do tyłu. I teraz wykonamy, o, jeszcze raz, oczko lewe. Techniką kontynentalną. Oczko lewe techniką kontynentalną, czyli od góry narzucamy sobie. Idzie nitka do tyłu i wykonuje oczko prawe. O, a tutaj już mam oczko prawe wykonane techniką heretycką. Więc narzucam sobie nie od spodu, ale od góry. Żeby mieć w tym samym kierunku skierowane oczko. I później móc przerobić przez przednią nitkę. I teraz oczko lewe przenoszę do przodu nitkę i mogę wykonywać od spodu. Przerabiamy przez tylną nitkę. I ponownie przez tylną nitkę, ale musimy wtedy narzucić sobie od góry. Aby to oczko było poprawnie ustawione po heretycku na drucie. I ponownie oczko lewe od spodu sposobem angielskim. Od spodu i przerabiam oczko prawe. Ja dziergam i preferuję dzierganie techniką kontynentalną. Sposobem kontynentalnym, czyli trzymam zawsze w dłoni lewej. Jest to dla mnie dużo wygodniejsze. Sposób angielski wykorzystuję tylko podczas dziergania żakardów. A tak preferuję kontynentalnie, kontynentalnie. Zdarza mi się wykonywać oczka lewe techniką heretycką, kiedy jest to dla mnie wygodniejsze. Ale preferuję technikę kontynentalną. Czasami wykorzystuję również technikę norweską do wykonywania oczek lewych. Film, jak wykonywać tą techniką oczka lewe, już nagrywałam, więc odsyłam Was do filmu, który już na moim kanale jest. Znajduje się on w opisie. Link do tego filmu znajdziecie w opisie oraz w prawym górnym rogu. Odnośnik do tego filmu również umieszczę. Jeśli ten film Wam się podobał, zapraszam do jego polubienia, skomentowania, udostępniania. W ten sposób więcej osób będzie mogło dowiedzieć się o moim kanale, o mojej pracy tutaj na YouTubie oraz będzie mogło rozwiązać swoje problemy dziewiarskie. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.